znalazł! Ty się tak nie rzucaj, bo wszystko wyjdziesz. Wrocław, lata 80., powstanie Solidarności. Młodzi chłopcy z głowami pełnymi marzeń, idealiści. No robią niezły numer po prostu. Pokazują, brzydko mówiąc, wała komunie. Chyba dzięki nim też po trosze żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Oni wreszcie coś zrobili, jak prawdziwi faceci. Przyszłeś im jaja. Komu? Nie udawaj. Całe miasto aż huczy, Solidarność napadła na bank. Teraz te moje dolary z fundacji to jest nic. Za 80 milionów to wy możecie sobie czołg kupić. I kałachów, choćby 1000. Film 80 milionów wyróżnia się tym, że opowiada o polskich prawdziwych zdarzeniach bez traumy, bez takiego obciążenia. Twórców scenariusza i reżysera było stać na dystans i myślę, że to jest tutaj duży argument za tym, żeby obejrzeć ten film, gdzie nie musimy się smucić, ale możemy się pośmiać i z aparatu władzy, i też z perypetii, które się przydarzają bohaterom. Widzi pan, wierni mówią, że w dzisiejszych czasach niedobrze trzymać złotówki. Panowie, sprawa jest prosta jak włos Mongoła. Zsysamy baksy z rynku. O, armatka wodna właśnie. Armatka wodna to było niezłe przeżycie, no bo to była prawdziwa armatka wodna, co prawda nie taka współczesna, która ma tam ileś atmosfer więcej, ale jednak to dostać takim strzałem to jest niezłe. Ja miałem to nieszczęście, że dostałem prosto w oko, jak się odwróciłem, więc miałem taki knockout na tam chyba godzinę. Wojtek Solarz też dostał z kolei, więc było trochę strachu. Było trochę strachu, no bo ciężko to było skoordynować. Dzisiaj też mi zrobisz zdjęcie? Gdzie jest kosz na bieliznę? Znajdź sobie. Cześć, ja się nazywam Marcin Bosak. Zachęcam was do obejrzenia filmu 80 milionów. Fajna, sensacyjna historia. Naprawdę warto.